jako fan tężni i oddychania solankami nie mogłem sobie odmówić wyjścia na tężnię, na którą zaraz wyjdę, tutaj w Głuchołazu. Czytam na tablicy informacyjnej, że mamy do czynienia z fajną tężnią, z fajną wodą, z fajną solanką, tylko że wydobywana jest od XIX wieku w miejscowości Zabłocie Solanka. Gdzie jest miejscowość Zabłocie Solanka, nie wiem. Na pewno nie są to Głuchołazy. Patrzyłem w telefon do mapy, najbliższe Zabłocie znalazło się w Krakowie. Także jak daleko ta woda jest transportowana i w jaki sposób, tego nie wiadomo. Zobaczymy na górze tężni. Tężnia w Głuchołazach jest wyjątkowa, ponieważ jest piętrowa. To znaczy, to nie jest piętrowa tężnia, tylko wszyscy siedzą, którzy chcą wąchać solankę na dole, tylko to jest tężnia i wieża widokowa zarazem. Na górze jest mniejsze stężenie solanki, bo woda spada tylko trochę, a na dole jest duże stężenie solanki. Przynajmniej robię takie założenie. O kurde, jaki automat. No dobra, urządzenie do kart, naciśnij guzik i wejdziesz za darmo. No to naciskam, ciao. No, otworzyło się. Raz. Wieża jest na tyle niska, że można na nią wyjść. O, jak fajnie. Tutaj cała wieża jest tężniowa. Bardzo fajnie. Leci solanka. W międzyczasie sobie pomyślałem, że może ta solanka jest przetransportowywana tutaj za pomocą cysterny po prostu i obieg solankowy jest zamknięty. Ta solanka, co spadnie, jest pompowana na górę, a później z powrotem spada w dół. No nie wiem, może tak. A no właśnie, tu na drugim poziomie tężni okazało się, że ta tężnia nie jest do końca naturalna, czyli ta woda nie całkowicie naturalnie spada w dół, tylko jest również pompowana, bo było takie cichutkie psss i tryskająca woda. Także tężnia wygląda naturalnie, a jest zrobiona na nowocześnie, czyli ze specjalnym pryskaczem słonej wody. W ogóle to tężnia jako koncept jest bardzo fajna. Mnie na przykład uspokaja. Siedzę sobie pod tężnią, słucham, jak ta woda kapie, tak syczy, tak kapie, tak puka. Zupełnie inaczej niż morze na przykład szumi, albo potok w górach, albo rzeka, albo kran w domu. Obojętnie. Ona sobie po prostu tak szumi, skapuje i to skapywanie uspokaja. O, jestem na górze tężni, ale jest jeszcze jeden poziom, czyli jednak tak jest, tężnia jest do 7, do 3 poziomu, a 4 poziom tylko wieża widokowa. No dobra, właśnie tak wygląda tężnia na samej górze. Szczerze mówiąc, na górę tężni można rzadko wejść. Już widziałem wiele tężni, ale na małe ilości tężni wpuszczają na górę. Tak naprawdę nigdy nie widziałem, w jaki sposób wygląda to urządzenie do nawadniania solanką tężni. Tak czy owak, tężnie są w Niemczech bardzo popularne. Ostatnio byliśmy z żoną w tężni, w Bad Salzuflen. Tężnia była duża, zrobiłem tam cały film o tężniach, czym są tężnie, jak się ich używa, jak działają. W Polsce też są tężnie, w Polsce są największe tężnie w Europie, w Ciechocinku, można pojechać, zobaczyć. A ta tężnia, na której jestem w tej chwili, w Głuchołazach, współczesna, nie XIX-wieczna, jest bardzo odlotowa ze względu na to, że jest również wieżą. W ogóle to mam takie wrażenie, że w Polsce każda gmina, każde uzdrowisko, każde miasto, które cokolwiek ma z solanką wspólnego, próbuje wybudować tężnię jako atrakcję turystyczną. W sumie dobrze, chociaż tężnie w tej chwili atrakcją turystyczną pewnie aż taką wielką nie są. Kiedyś to się jeździło w latach 20-30 do wód pooddychać, bo nikt nie latał samolotem do Portugalii albo do Egiptu. Teraz się lata do Portugalii, teraz się lata do Hiszpanii, do Egiptu, na Wyspy Kanaryjskie, albo Zielonego Przylądka, albo nie wiadomo gdzie i po co komu tężnia. Zresztą to widać, tutaj na tej tężni jest również tylko garstka ludzi, która przyszła. Mimo, że tężnia jest taka fajna. A tam na dole, pod tężnią, jest super bar. W tym barze zamówiłem sobie pierogi ruskie. Zjadłem pierogi ruskie i były przepyszne. Pani wprawdzie mówiła, że najlepsze są z frytkownicy. Jeszcze podgrzane, jeszcze chrupiące, ale frytkownica się zepsuła, więc nie zrobi mi z frytkownicy. Zjadłem zwykłe pierogi ze śmietaną i również były bardzo dobre. Nawet kawa była dobra.
I lemoniada była dobra. Lodów nie jadłem, ale na pewno były dobre. Także wszystkim polecam tam bar. Słodko i słono pod Tężnią. Rozwija się. Dwie panie dopiero otworzyły. Miejmy nadzieję, że biznes się rozwinie. Szkoda tylko, że z tej wieży widokowej na Tężni nic nie widać. Znaczy widać tylko las. Szczerze mówiąc, myślałem, że ona jest na tyle wysoka, że jak spojrzę w tamtą stronę, to zobaczę miasto Głuchołazy leżące gdzieś tam w dolinie. Ale niestety, widać tylko drzewa. Albo drzewa za wysokie, albo Tężnia za niska. Tak to jest. Poza tym tutaj na tej Tężni na górze można odczuć, że dzisiaj jest naprawdę ciepło. Dzisiaj jest ponad 36 stopni tutaj w Polsce. Przynajmniej tyle pokazywał samochód. I to jest tak fajnie ciepło. Nareszcie jest ciepło. To nie jest tak, że jest ciepło, wejdziesz do cienia i ci zimno. Tylko jest po prostu cały czas ciepło. Także ja jestem skłonny cały dzień stać tutaj na słońcu i dmuchać w niebo, żeby odgonić chmury, które od czasu do czasu to słońce zasłonią. Tak to jest. I jeszcze sobie myślę tak, że ja tutaj na Opolszczyźnie się urodziłem. Przez pierwsze kilkanaście lat swojego życia tutaj mieszkałem. A w Głuchołazach na Tężni, a w Głuchołazach w Parku Zdrojowych, w ogóle w Głuchołazach jestem pierwszy raz w życiu. Nigdy wcześniej tutaj nie byłem. I tak sobie pomyślałem, że kiedyś te odległości to były dużo, dużo większe niż teraz. W latach 80. no to tak, trzeba było mieć samochód, żeby móc tym samochodem sobie przejechać. Trzeba było telepać się pociągiem. Te odległości, nie wiem, 40-50 km, to były gigantyczne odległości. A w tej chwili te odległości się zupełnie skróciły. Co to jest przyjechać 50 km do Głuchołaz, do Tężni, żeby sobie pooddychać trochę solanką? No właśnie. Ale może się okazać, że czasy te wrócą, czyli wybudują nam miasta 15-minutowe i w mieście 15-minutowym będzie wybudowana Tężnia i nie trzeba będzie jeździć 50 km do Głuchołaz, tylko wszystko będziesz miał na miejscu. I bank, i lekarza, i cmentarz, i sklep, i Tężnię, policję, wojsko, Urząd Bezpieczeństwa, ORMO. I co tam jeszcze jest potrzebne w takim 15-minutowym, nowoczesnym mieście. Listek Elf. Pozdrawiam z Głuchołaz, z Tężni. Jakby ktoś chciał, to 3,50 można wpłacić na mój kanał. Na ten i na ten drugi, gdzie są komentarze polityczne. Są rozmaite możliwości. Jest można PayPalem, można Patronite'em, można przelewem. Do wyboru, do koloru, można się opodatkować na 3,50 raz na miesiąc, można jednorazowo, nie ma żadnego znaczenia. Wszystko jest dopuszczalne, będzie mi bardzo, bardzo miło i będzie to działać jako motywacja dla mnie. Listek L z Głuchołaz, pozdrawiam, odezwę się jeszcze, cześć.